No, otwierajcie się drzwi. Raz, raz. Nie wiem, czy dałoby się znowu naleźć jakąś apteczkę na rękę. Nie wiem, czym akurat na rękę, a nie na przykład do ryja albo coś, ale dobra, spoko. Na rękę też może być. Mumia. Zdrowie surowicy serii. Do wytworzenia surowicy wymagane następujące składniki. Nerw czaszkowy serii D, nerw obwodowy serii D. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, jak nie mam. Dobra, gdzie jest telefon? Tu jest telefon. Halo, halo, z kim rozmawiam? Did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No. Jeszcze nie. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Słuchaj, wiesz, mam taką złą wiadomość. Ani trochę nie sprawiasz, że mam większą ochotę oddać ci surowice. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jedenasty października. Odkąd dzieciak zjawił się w domu, całe dnie dźwięczy mi w uszach i nie mogę zasnąć. Zoe ma rację z dziewczyną i kobietą, z którą przyszła. Jest coś nie tak. 15 października. Mam o mamy, słyszę głosy i ciągle mi niedobrze. Wybrałam się do lekarza, w mieście zrobiłam prześwietlenie. Co się ze mną dzieje? Dziewczyna dała mi prezent. Schowałam prezent w tajemniczym pokoju na samym środku drugiego piętra, gdzie nikt go nie znajdzie. Ta ręka to znaka zaufania dziecka. Ta ręka przyniesie nam szczęście. A jeśli ktoś ośmieli się zakłócić, zabije. Zaraz do tego, to mam wrażenie, że to nie ty zabijesz, ale ja zabiję. Paliwo. Potrzebuję pewnie światełka, oczywiście, że tak. Także czas na mordowanie. W grze oczywiście. Ale najpierw udałoby mi się znowu odwiedzić safe room, bo znowu mi brakuje miejsca w ekwipunku. Znaczy, jeszcze trochę go mam, więc może lepiej, nie? Chociaż więcej miejsca to zawsze dobrze. Joink! No i jąknęła światełko. Tak więc będzie za chwilę zabawa, nie ma co. W sumie nie pamiętam, z kim się walczy gorzej, ze starym czy ze starą. Stara jest bardziej upierdliwa, wydaje mi się. Dobra, klucz wrony na razie odłożę. Korbkę chyba też mogę odłożyć na obecną chwilę. Paliwo zostawię. Czy ja mogę coś jeszcze sobie pozabierać stąd? Mogę wziąć amunicję do pistoletu. Co prawda jedną, ale to zawsze coś. Znaczy jedną, trzy. Steel to zawsze coś. Chemikalia, apteczka. Apteczki nie potrzebuję, ale mógłbym wziąć proch i na przykład chemikalia i zrobić sobie trochę więcej amunicji do pistoletu. Albo wziąć, najpierw wziąć silne chemikalia i zrobić specjalną amunicję do pistoletu. Brzmi jak plan, który mi się, to be honest, podoba. Okej. Okay. Możemy też sobie dorobić więcej paliwa. Paliwo stałe, chemikalia raz, chemikalia dwa. Okej, okay, dobra.
czy ja coś jeszcze chciałbym zrobić? Wydaje mi się, że nie. To już, I guess, wszystko, co chciałbym tutaj zrobić. Także klasycznie. A już osiągnąłem limit, no to zajebiście. No to w początku w takim razie. Co, nie wiem, czemu zapisuję pojedynczo, biorąc pod uwagę, że jak nagrywałem serię, to miało to sens, no bo tak jakby coś się spierniczyło, musiałbym wczytać grę. Ale czemu na streamie to zapisuję na oddzielnych slotach? Nie mam pojęcia. Nawyk. Chociaż zawsze bezpiecznie mieć trochę więcej zapisów, jakby się coś miało coś spierniczyć z grą. Jakiś bug albo coś. Dobra, pokrako, chodź tu. Kraluchu jeden ty. What the fuck? Well, that's special. To be fair, bardziej zaskoczyłoby mnie po prostu fakt, że koleś na przykład strzela sobie w ryj i żyje, aniżeli pełzająca w ten sposób kobieta. Także myślę, że po zobaczeniu Jacka to... Kiedy chemikalia? Kurde, gdybym wiedział, że za chwilę będzie tu safe, to bym się powstrzymał. Żeby tak zaiwaniać dookoła. Ale dobra. Coś tu się zaświeciło, hold up. O, kolejne zdjęcie skarbu. W jakimś kibelku. Nie mam pojęcia w sumie w jakim. Ale zawsze będzie można pogadać ewentualnie i poszukać. Zamknięte z drugiej strony, no spoko, dzięki. Czy ja chcę tam spadać na dół? Chyba nie. Mogę w ogóle tutaj spać na dół? Chyba mógłbym. Czy chcę? Śmiem wątpić. Ile zioła. Środek rozdzielający. Co to robi ten środek? Można połączyć go z niektórymi przedmiotami, aby wydzielić chemikalia do użycia. A, okej. Make sense. Paliwo stałe, dzięki. Kurwa, dopiero co byłem w safe roomie, żeby pozbyć się pierdół. I już, no, już mam cały ekwipunek znowu zajebany. Ale to już są uroki rezydentów, że jest cała masa backtrackingu do skrzynek. Z jednej strony ma to swój urok, z drugiej strony jest irytujące. Dobra, to jeszcze raz. Chemikalia, skarb, chemikalia, paliwo stałe, krzok. Dobra, ile ja mam w ogóle tych monet w chwili obecnej? Monet mam 7. Czy ja chcę jeszcze czy ja chcę poczekać na dwie kolejne monety i zdobyć sobie Glocka, czy wolę pójść w przeładowanie? Wydaje mi się, że szybsze przeładowanie będzie lepsze. Czuję, że wielokrotnie mi to uratuje dupę. Tak więc, czas na zastrzyk!
W ogóle z drugiej strony Ethan ma naprawdę strasznie twardą psychę, żeby wziąć jakąś losową igłę w jakiejś zardzewiałej klatce dla ptaka i wbić to sobie w rękę. No nie wiem, czy ja byłbym na tyle odważny, żeby coś takiego spróbować. Cholera wie, jakim ta igła była w stanie. Cholera wie, co właściwie było w tej igle. Ja myślę, że musiał tak 40 razy zastanowić, żeby mieć pewność, że aby na pewno chce sobie coś takiego wbić w rękę. Hold up. W ogóle nie mam też pojęcia, od czego to jest zależne, ale przy tym rezydencie jakoś tak czas mi dużo szybciej płynie, aniżeli płynęło mi podczas ogrywania Cyberpunka. To widmo wolności jakoś tak mi się strasznie ciągnęło momentami. A ten rezydent to zapierdala jak dziki. Kibelencjusz, ale to chyba nie ten... ze skarbem. Tędy przejdę. Tych szafek nie otworzę. Tu sam mogę dziabnąć dla apteczki. Przed walką z bossem się na pewno przyda. Tutaj coś mamy. Psychotropów na razie brać nie będę. Tu zamknięte z drugiej strony. Tu na górę na razie nie wchodzę. Zadziobmy te pająki na śmierć. Już wszystkie? Wszystkie. Amo do strzelby, silne chemikalia na razie zostawię tutaj. Pozgarniam je później. Dobra, tutaj się chyba nie obejdzie bez palenia. I tu po prostu sobie zawaliłem kółko, tak? Tak. Dobra, już stara, nie walcz tak na górze. Już idę. Co to na to by nie? Dobra, no już teraz będzie wyłazić do mnie, żeby walczyć, czy kiluj? Chodź tu! Zabawimy się!
Ale nie w taki sposób, co? Na ziemię! Na ziemię powiedziałem! A! Jest to trochę... dziwne uczucie walić się w takie miejsce, ale no cóż. Nie wątpię, ale wolałbym nie. No weź się podnieś, co ty na to? Ej, ale... gdzie z łapami? Loading. I masz dupala. A, reloading. Na ziemię. To jest obrzydliwe i naprawdę dziwne. Zdecydowanie chyba wolę walczyć ze starym, aniżeli z nią. Paliwo. Walka ze starym na pewno jest mniej niezręczna. Halo, gdzie jesteś? No masz. Nie to chciałem. Spadaj! Płoń! A stara robaczywa gdzie? Tu jest! Ła! Ej, złaź ze mnie! No, do najpiękniejszych nie należy, więc wolałbym, żebyś na mnie nie właziła, wiesz? A może by tak? Ła! Aha, nie mam już amu w tym. Make sense! No ale gdzie kurwa na drabinę? Co ty robisz? I tam! Człowieku! Już? Zrobione? Łatwo z tobą. No cóż, ona już na pewno nie żyje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A stary jeszcze się nie skamienił, więc... raczej jeszcze go spotkamy. Przecież oczywiście, że go spotkamy, jestem tego świadomy, ale... więcej paliwa. Amunicja do pistoletu? Zawsze chętnie przyjmę, dziękuję. Znowu dziwna, tajemnicza, nieznana substancja na rękę? Poranioną? Jakżeby inaczej? To na pewno dobry i zdrowy pomysł? Żadne zakażenie się nie wda? Bez dwóch zdań? Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości? No i teraz można sobie zbierać pierdoły. Tylko czy mi starczy miejsca w ekwipunku? Pewnie nie! Więc zgaduję, że czeka mnie parę razy biegania dookoła w tom i z powrotem. Tutaj otworzę? Nie. Naboje do strzelby. Tutaj nie zajdę, spoko. Co jest z tej strony? Aha, to jest po prostu wyjście. Okej, spoko. Cóż za przypadek, akurat się rozpada, cudownie. I tu mamy co?
Jeszcze jedna amunicja, ale nie mam już miejsca w ekwipunku. Tak więc backtrackingu ciąg dalszy zatem. Dobra, więc chemikalia out, kwiotek out, paliwo stałe out, chemikalia out. Reload dwóch naboi, niewiele bo niewiele, ale zawsze coś. Kolejny zapis. I trzeba znów się wracać po rzeczy. Dobra, z tego piętra zebrałem już chyba wszystko, co się dało. A, bo to było miejsce na wytrych. Ale wytrychu nie mam przy sobie. Tak więc nie podziałam. Dobra, czy ja jeszcze coś ewentualnie tutaj pominąłem do zebrania? Na pewno tu była amunicja. Także ja sobie ją bardzo chętnie wezmę. Tu nie otworzę, tu nie otworzę, dobra. Tu coś zostawiłem, tak, zostawiłem chemikalia. Zioło, paliwo. Tutaj opróżnione, tutaj opróżnione, tu już chyba nic, w wannie nic nie zostało. W szafeczce pusto. Zupełnie jak w mojej głowie przed egzaminami. Tutaj pusto, tutaj pusto, tu nic nie ma, tam już byłem. Tutaj również już jest pusto, tu już pozbierałem wszystko, co się dało. Coś pominąłem w tej szafce? Nie. Ale pominąłem to. I teraz chyba już mam wszystko z tego miejsca, co mnie interesowało. Tak więc do wrony zatem. Ale żeby to zrobić, to ja jeszcze zostawię znowu rzeczy. Nie, lampę zostawiam. Chemikalia out. To paliwo out, chemikalia out. Krzok out. Chyba ten skarb cały. Okej, dobra. Teraz to była amunicja do maga, ja nie mam maga. Więc na razie mi się to nie przyda. Pytanie brzmi, czy w ogóle będę tego potrzebował. Bo może skończyć się tym, że nigdy tego maga nie zdobędę. Jest to jak najbardziej prawdopodobne. Nikt nie mówi, że nie. No to dobra, po głowę zatem. Co mi tu dupło?
i równowaga zachowana. No tak. Creepy lokacje. Oczywiście, że tak. Tego zabraknąć w Rezydentach nie mogło. My family, my family, my family. Co ty kurwa jesteś? Jak on się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał. Vina Diesla się bawisz, czy jak? Że ciągle o rodzinie gadasz? Teraz będzie driftować na tym swoim wózeczku. Ile lalek niepotrzebnych i brzydkich. I niepokojących. Katastrofa statku, spoko. Miśkow. Którym nic nie zrobię. To mi coś za chwilę spadnie z jakiegoś gluta. Jest spora na to szansa. I niezwykle mi się to nie podoba. Chociaż teraz chyba jeszcze tych glutów nie będzie. Nie, cofam, jednak są. Pytanie, czy to jest po prostu sam grzyb bez glutów na razie? Czy za chwilę wylezą z tego? Chyba na razie bez. Jest z nią coś nie tak. No co ty kurwa nie powiesz? Co to na to, aby nie? Sorry, Winnetu, ale zamierzam przejść dalej. I nic nie możesz na to poradzić, moja droga. Czy ja to muszę jakąś interakcję uruchomić najpierw? Chyba nie. A ja musiałem to po prostu pchnąć. Okej, dobra, nieważne. A nie, po rękę przylazłem, nie po głowę. This is it. Ręka osobnika serii D. Cześć, Evelyn. Na razie, Evelyn. O kurwa! No. Nie będę ukrywał, zląkłem się go. Nie spodziewałem się go spotkać za drzwiami. Zaskoczył mnie. A ja nie lubię być zaskakiwany. A przynajmniej nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Pozytywne zaskoczenie? Spoko. Negatywne? LOL, nope. A co ty na to, żeby ci tak ze strzelby wywalić? Okej, strzelba ich one-shotuje, o. Dobrze wiedzieć. Aj. Okej, tego nie złanszotowała. Ale na pewno tak z pół życia mu już zabrało.
A to drugie pół. I nie wstawaj, okej, dzięki. Hey Zoe. Find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here together. Skoro tak twierdzisz. All right. Szkoda, że jednak nie. Dobra, ja to na razie nic nie podziałam. Spoko. No to zatem do przyczepy. Dobra, amunicji już nie mam. A teraz chyba jakieś ciecioresło będzie już grasowało przy przyczepie. Albo jeszcze nie? Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nah, that's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Cześć, w teorii jestem tutaj ojcem, tak? Więc. Feel free to come by any time, and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh. I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now. Don't be like that. You want to have some fun, don't you? Nie zupełnie. Now, look in the fridge. Sam się zaglądaj do lodówki, pajacu. Dziwak. Dobra, rękę odłożę w takim razie. Ale zanim pójdziemy do lodówki, to ja bym zrobił jeszcze jedną rzecz. Kai jest klucz wrony. Gdzie ja go upchnąłem? Tutaj. Weźmy klucz wrony. I wróćmy na moment do domu. Czy tu nie będzie niczego? No, okej, dobra. Tu coś, jeśli nie pamięć nie myli, było. Coś fajnego, coś ciekawego. O, właśnie, granatnik. Prostrzelniczy, dobra. Pocisk zapalający, naboje do strzelby. Było warto. Paliwo. I tu w ogóle był kominek, tak? A w kominku przypadkiem nie było jakiegoś skarbu czy czegoś? To nie był ten kominek. Nie, tu coś mamy. Steryt. Ale nie ma miejsca w eku. Fuck it.